Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie krótko, bo dosłownie czuję, jak łapie mnie choróbsko. Ja nazywam się Kuba Podocki i lubię napierać mieczem. Nagrywam to wideo dla Was tak na prędce, bo po świętach wielkanocnych i majówce no dosłownie tradycyjnie nie mogę odgrzewać się z robotą, więc mam tutaj kilka ogłoszeń i oświadczeń może do przekazania. Na wstępie już za dwa tygodnie, za niespełna dwa tygodnie będzie Śkunks. Kto nie wie, czym jest Śkunks, to tutaj dostaniecie linka do wywiadu z Arturem Jurczykiem, który jest głównym organizatorem tej imprezy DSW. Rejestracja jest otwarta do końca tego czwartku, 16 maja. Równo o północy w piątek już będzie zamknięta, więc jeżeli chcecie wziąć udział jako czynni uczestnicy, no to szybko pędźcie się zarejestrować. Linki znajdziecie w opisie. Natomiast jeżeli jesteście widzami, no to nie ma najmniejszego problemu, bo wstęp jest bezpłatny i jeżeli tylko chcecie gdzieś się tam pokręcić, zobaczyć, jak wygląda, jak wyglądają zawody DSW i ogólnie warsztaty, cała otoczka, środowisko, to wpadajcie do Rybnika i na pewno się tam spotkamy. Ja będę w sobotę z aparatem nagrywał dosłownie od samego początku do samego końca wszystko, co się będzie tam działo. Jeżeli nie możecie dojść na Skunksa, no to relacje znajdą się u mnie na kanale, na co już teraz gorąco zapraszam. Druga kwestia to obiecane recenzje od Kermoren Forge. Jeszcze się z nimi wstrzymuję, bowiem pewnie chyba tego nie mówiłem, ale wdrażam obecnie stronę internetową Kermoren Forge. Dosłownie jesteśmy na ostatniej prostej. Jeszcze czekaliśmy teraz na tłumaczenia na język angielski, które w końcu już są kompletne. Pozostaje mi jeszcze zweryfikowanie tylko, czy wszystko jest na swoim miejscu po działaniach tłumacza i ona pojawi się online już naprawdę niebawem. Później wsiądę sobie do recenzji, nagram te dodatkowe rzeczy, czyli głównie moje gadanie, którego jeszcze nie mam nagranego. Tutaj muszę niestety się bez bicia przyznać, że no nie miałem czasu do tego siąść ostatnio, ale już w głowie mam od bodajże jesieni, kiedy nagrywałem te wideo takie pokazowe, co powiedzieć na temat tych mieczy, bo no, przemachałem nimi trochę i trochę nimi pociąłem, więc tak jakby to się nie zmieniło, wystarczy to ubrać w słowa. Na koniec zostawiam sobie podziękowanie dla osoby, która chyba wczoraj albo dzisiaj dokonała zakupu w moim sklepie internetowym. Wielkie dzięki za wsparcie. I jeszcze jedna rzecz, będzie więcej recenzji. Jak wszystko się dobrze poukłada i się dogadam z w tej chwili chyba z trzema producentami sprzętu, no to będą co najmniej jeszcze trzy recenzje, z czego jedna taka dosyć obszerna. Ale nie zdradzam jeszcze póki co nic więcej, no bo już zdradziłem, że coś będzie. Póki nie będę miał tego sprzętu u siebie, w rękach, no bo wiecie jak jest, nigdy nic nie wiadomo, może się coś po drodze jeszcze wykrzaczyć, czego bym bardzo żałował. To tyle, dzięki za uwagę, śledźcie mnie gdzie tylko się da, Face, Instagram, YouTube, dla wszystkich tych, którzy oglądają to poza YouTube'em, to wiedzcie, że to jest nagrywane pod YouTube'a. I tyle, do następnego, trzymajcie się, na razie.